Ten film w porównaniu do innych jest bardziej fabularyzowany niż dokumentalny. I to była największa trudność, bo to jest 36 scen, w których gra 12 aktorów, jak pani powiedziała, bryczki, powozy, wasągi, konie. No nie jest to łatwe. Nie jest to łatwe, chwała Bogu jest, że jest skansen budownictwa ludowego w Sanoku, że jest muzeum i skansen w Bóbrce, gdzie mamy autentyczną scenografię do filmu. I to dla nas jest najważniejsza rzecz, bo my gramy w autentycznej scenografii. Myśmy nie budowali szybów naftowych, nie budowaliśmy kopanek, bo one były te jeszcze z czasów Łukasiewicza, więc dlatego to bardzo nam uprościło trochę pracę, no ale oczywiście trzeba było przygotować mnóstwo rekwizytów. Mamy replikę pierwszej lampy naftowej, mamy wiele różnych lamp z okresu XIX wieku, ale również stroje z epoki, cała charakteryzacja aktorów. Oni musieli przypominać Łukasiewicza, musieli przypominać Klobasę Trzeciesiewskiego i mam nadzieję, że to nam się udało.